Piątek, 15 marca, Krystyna Witkowska. Witam Państwa. Zapraszam na informacje piotrkowskie. Dziś w wydaniu, w placówce, ale jednak jak u siebie. Młodzież z pogotowia opiekuńczego nauczy się samodzielności w mieszkaniu placówki. Wśród informacji w Dniu Konsumenta o prawach kupujących i o tym, że zieleni miejskiej będzie w tym roku więcej. To miejsce otworzy drogę do samodzielności, pozwoli poznać domowe życie w praktyce. Dziś otwarto oddział pogotowia opiekuńczego w formie mieszkania. Tu domowego życia doświadczyć będzie mogło 7 podopiecznych pogotowia. 80 metrów, 4 pokoje z aneksem kuchennym. To nowa siedziba oddziału mieszkalnego pogotowia opiekuńczego. Zamieszka tu 7 podopiecznych placówki. Na pewno będzie lepiej niż na Wojska Polskiego. O. Dlaczego lepiej? No bo on nie będzie płacu. Czyli młodsi zostają tam, starsi rządzą tutaj. Tak. Mi się wydaje, że będzie to bardzo fajne doświadczenie. Nie będzie takiego tłumu ludzi. I pewnie będzie prywatność. Bardziej prywatność będzie. I nauka samodzielności? No tak, też. Jest ktoś, kto u was gotuje najlepiej? Wiecie już to? No ja. Raczej ja. Czyli będziesz dbał o kuchnię? No oczywiście. No to mieszkanie będzie taką dla mnie inspiracją do bycia jakby, bycia samodzielnym. Będę mógł się wiele nauczyć. Na przykład gotować, samodzielności w przyszłości, gdy mogę, będę mógł opuścić pogotowie opiekuńcze. Takie mieszkanie to nie tylko wygoda dla młodych ludzi, ale też umożliwienie im nauki życia rodzinnego i samodzielności. Z pewnością przygotuje ich do swojego dorosłego życia. Będą mieli możliwość nauczyć się i zobaczyć, jak to wygląda w tak jak w normalnym domu, tak? Placówka trochę inaczej działa, natomiast w mieszkaniu będą musieli sobie przygotowywać posiłki, czyli śniadania, obiady, kolacje, będą mieli możliwość zobaczenia, jak to wygląda na co dzień. Ale nie będą tu sami. Wsparciem dla nich będą wychowawcy, spędzający z nimi czas i sprawujący nadzór 24 godziny na dobę. Będziemy starać się pomagać im tak jak w normalnym domu rodzinnym robią to rodzice. Wspólnie robić pranie, sprzątać to mieszkanie, wspólnie gotować. Dzieciaki są starsze, więc będziemy też uczyć ich tego, żeby po prostu w swoim dorosłym życiu już sobie poradzili. I wy to chyba jesteście na zasadzie wskazówek, a nie zrobię to za nich. Oczywiście, jak najbardziej. Zawsze ich uczymy, że tej samodzielności i tego, że no za chwilę będą swoje dorosłe życie prowadzić, więc będą musieli sobie sami radzić. Otwarte dziś mieszkanie znajduje się w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego, a wyremontowane zostało z budżetu miasta. Koszt remontu i wyposażenia to nieco ponad 230 tysięcy złotych. Chcę przede wszystkim Wam życzyć, żeby to był Wasz prawdziwy dom, żebyście tutaj czuli się dobrze, żeby panowały dobre relacje. Piotrkowskie Pogotowie Opiekuńcze od kilku lat prowadzi już jeden oddział mieszkalny, ten jest drugi, ale nie ostatni. Oczyszczają powietrze, redukują dwutlenek węgla, wspierają bioróżnorodność, dają schronienie przed upałem i cieszą oko. Korzyści zarówno estetycznych, jak i prozdrowotnych, jakie dają drzewa i krzewy, jest długa lista. Dobrze wiedzą o tym uczniowie szkoły podstawowej nr 13, którzy w czwartek sadzili nowe nasadzenia. To była nietypowa lekcja. Zamiast długopisów uczniowie chwycili za szpadle. Efekt? Zazielenienie miasta i nauka, że samemu w tej sprawie można zrobić dużo. Tutaj koledzy pięknie łopatujemy i jest idealnie. A dlaczego warto? No dla natury, żeby więcej tlenu było. Przez to, że tyle się buduje tych wszystkich budynków, też potrzebna jest natura. Uczniom w tej wyjątkowej lekcji ekologii czy obywatelskiej akcji pomagali nauczyciele z trzynastki. Wszystkie prace odbywały się pod okiem fachowca, czyli miejskiego ogrodnika. Jako pierwsze posadzone zostały wiśnie ozdobne i lipy. Przyroda to daje człowiekowi radość i szczęście. Tylko nie tutaj chwali się. Bardzo. Jesteśmy szczęśliwi, że tutaj nam sadzicie drzewka. Roślinne to tlen przede wszystkim, ale to też poprawa bioróżnorodności, redukcja hałasu czy redukcja dwutlenku węgla. Są to tereny blisko naszej szkoły, dbamy o ekologię, o to, żeby młodzież doceniała, jak ważna jest zieleń, ile ona daje dobra. Nie tylko upiększa miasto, nie tylko dodaje nam uroku, ale również daje zdrowie i przyjemność nawet spacerowania wśród tak pięknie zagospodarowanego terenu.
W pracach młodzieży uczestniczył również prezydent miasta Piotrkowa Krzysztof Chojniak. Tu praca szła ramię w ramię dorośli i młodzież. Te nasadzenia na osiedlu Armii Krajowej to było preludium do wiosennych prac przy powiększaniu zasobu miejskiej zieleni. Do końca tegorocznej wiosny zaplanowano posadzić około 100 drzew i 6 tysięcy krzewów. Każdego roku dbamy o to, aby wiosną sadzić drzewa i krzewy. Tak ma to miejsce również w tym roku. Tym razem na osiedlu Armii Krajowej, ale kolejne miejsca już zaplanowaliśmy, łącznie z ogrodem botanicznym, na który wiele osób czeka i wskazuje, że trzeba jeszcze bardziej o niego zadbać. To, jakie gatunki sadzone są w mieście, to wynik wieloletnich obserwacji ogrodników miejskich. Gatunek drzewa jest zależny przede wszystkim od stanowiska, w którym będzie rósł. Ponieważ nie każde drzewo, nie każdy krzew może rosnąć w mieście. To po pierwsze, po drugie też nie każdym punkcie miasta. Niektóre są bardziej odporne na suszę, inne trochę mniej. Niektóre bardziej lubią więcej wilgoci, czy więcej słońca, niektóre cień, więc to musi być dopasowane. Poza tym jest to uzgadniane również z urzędami, które wydają nam decyzje w związku z wycinką drzew. Najwięcej w mieście sadzonych jest klonów, lip, grabów, brzus oraz ozdobnych odmian drzew owocowych. Wśród krzewów preferuje się tawuły, berberysy czy derenie. Konsument ma prawo do reklamacji, jeżeli kupiony towar jest niezgodny z umową. Tak mówią przepisy, ale czasami przepisy swoje, a życie swoje. I gdzie wtedy dochodzić swoich praw? Dziś w Europejskim Dniu Konsumenta sprawdziliśmy, gdzie pokrzywdzeni konsumenci mogą uzyskać prawną pomoc i kto takiej pomocy może udzielić. Zdarzyło się Pani kiedyś reklamować jakiś towar albo jakąś usługę? Nigdy? Nie. Na pewno buty. Jakoś tak się udało, że nie. Coś tam było reklamowane, to znaczy bardziej z kosmetyków chyba. Powiem tak, zdarzyło mi się to bardzo dawno, ale była taka sytuacja. Reklamowałam buty. Pozytywnie została rozpatrzona? Tak, pozytywnie. Powiem szczerze, że nawet mi zwrócono pieniądze, bo o to występowałam, dlatego mi zwrócono pieniądze. Liczba spraw reklamacyjnych składanych przez Polaków z roku na rok rośnie. Najczęściej reklamujemy odzież. Na drugim miejscu jest sprzęt RTV i AGD, a na trzecim obuwie. Po okresie wakacyjnym pojawiają się też często reklamacje dotyczące imprez turystycznych, czyli wycieczek. No i cyklicznie niestety pojawiają się reklamacje dotyczące towarów, a tak naprawdę kwestie odstąpienia od umowy, jeżeli chodzi o zakupy dokonywane na prezentacjach. Najczęstsze powody reklamacji to fabryczne wady produktu, uszkodzenia powstałe podczas transportu czy niezgodność przedmiotu z opisem. Reklamacje często kończą się jej nieuznaniem. Co wówczas robić? Chyba zwrócić się do rzecznika. Wie Pani, kto to jest Rzecznik Praw Konsumenta? Kto to jest? Tak. To jest osoba, która zatrudniona jest w Urzędzie Miasta i do niego można się zwrócić z problemami właśnie związanymi z zakupami. I on pomaga rozstrzygać pewne sprawy. Rzecznik Konsumentów. On udziela pomocy bezpłatnie i pomaga w ochronie praw i interesów konsumentów. Przede wszystkim, jeżeli konsument chce skorzystać z naszej pomocy, musi złożyć do nas wniosek, opisać sytuację reklamowanego towaru bądź usługi i przede wszystkim też dołączyć komplet dokumentów, które potwierdzają stan faktyczny. Jeżeli konsument jakby ten wymóg formalny spełni, to wtedy my w oparciu o tą dokumentację przygotowujemy wystąpienie do przedsiębiorcy, prosimy o wyjaśnienie sytuacji. W Piotrkowie Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów znajduje się w siedzibie Urzędu Miasta przy ulicy Szkolnej 28, a interesanci przyjmowani są od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9 do 13, a od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15 porady udzielane są także telefonicznie pod numerem telefonu 44 732 77 75. Złożenie ślubowania i pasowanie na ucznia, do tego galowe stroje rodzice na widowni wraz z zaproszonymi gośćmi. Tak wyglądają gale, na których pierwszoklasiści przyjmowani są w poczet uczniów szkół. Takie wydarzenia odbyły się właśnie w piotrkowskich placówkach. W dniu ślubowania odświętnie ubrani uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej nr 10 galę rozpoczęli od poloneza.
ślubowanie to wydarzenie, ale samo pójście do pierwszej klasy to dla dzieci przeżycie. Choć jak mówią uczniowie, którzy spędzili w szkole już ponad pół roku, bycie uczniem jest fajne. Szkoła to jest obowiązek. Jaki obowiązek? Że się uczysz i te różne rzeczy robisz. Obowiązek jest przyjemny czy niekoniecznie? Przyjemny. To jest miejsce, gdzie uczymy się pisać, czytać i innych takich podstawowych rzeczy, które będą nam potrzebne w życiu. Fajna ta szkoła? Bardzo. Uroczystości ślubowania pierwszoklasistów to wydarzenie oficjalne i pierwsze takie dla uczniów pierwszych klas. Dlatego otoczka takich wydarzeń jest zawsze bogata i uzupełniana o część artystyczną. Ale jest to też okazja do tego, by wysłuchać ważnych słów i te płyną podczas każdej uroczystości. Życzenia składają dyrektorzy szkół, przedstawiciele kuratorium oświaty, składa je również prezydent miasta. Z całego serca życzę Wam wspaniałych sukcesów. Te 8 lat, które przed Wami, już niecałe 8, żeby obfitowały właśnie w takie wydarzenia, w takie dni, kiedy będziecie mieli jak najlepsze oceny. Być uczniem to poważna sprawa, ale piotrkowscy pierwszoklasiści, co znaczy być dobrym uczniem, co robić, a czego się nie powinno, wiedzą dobrze. Robić dobre rzeczy, uczyć się ładnie i być cicho, jak pani. Nie można się popychać, nie można kogoś, komuś odsunąć krzesło, jak ktoś ma usiąść. Uroczystość szkolna pierwszoklasistów to również przeżycie dla rodziców. Oni tłumnie wypełniają sale gimnastyczne szkół i ze łzami w oku i wzruszeniem przyglądają się, jak ich dzieci przyjmowane są w poczet uczniów. Są emocje, oczywiście, że są emocje. Jak każdy rodzic, no cieszy się, tak, z tego, że dzieci dorastają. No wiadomo, jak już dorosną, to już nie jest to takie pocieszające, bo uciekają z domu. Jest to na pewno bardzo ważny dzień dla dziecka, pierwsza klasa. Ja też jestem bardzo zadowolona. No i on na pewno tak samo ważny dzień. Są emocje? Nie. Po prostu takie zadowolenie. Ten moment wzrusza również rodzeństwo, szczególnie kiedy takiego wydarzenia w szkole z powodu pandemii nie było. Nie miałam takiego bardzo hucznego, ponieważ była pandemia i nawet nie byłam jakoś specjalnie ubrana. Szkoda, że nie było tego ślubowania? No, z jednej strony, no fajnie mieć ślubowanie takie, jak teraz patrzę, jak te pieszaki mają. A samo ślubowanie to wydarzenie podniosłe. Przy sztandarze dzieci składają przyrzeczenie. Ślubuję być dobrym uczniem. Ślubuję przestrzegać zasad obowiązujących w szkole. Postępować według zasad właściwych dobremu człowiekowi i Polakowi kochającemu swoją ojczyznę. Ślubuję! Ślubuję! Wierzyć w siebie i w to, że jesteśmy ważni. Ślubujemy! Starać się być dobrym kolegą. Ślubujemy! Pilnie się uczyć. Ślubujemy! Wytrwale pokonywać trudności. A po tym wydarzeniu odbywa się uroczyste pasowanie na ucznia i od tej chwili uczniowie klasy pierwszej są pełnoprawnymi uczniami szkoły z ich prawami i obowiązkami. Święta Wielkiej Nocy coraz bliżej. Najwyższy czas pomyśleć o tym, czym przystroić mieszkanie i wielkanocny stół. Niepowtarzalne, bo ręcznie wykonane ozdoby można było kupić dziś w Miejskim Ośrodku Kultury, gdzie odbył się kiermasz wielkanocny. Symbolem świąt wielkanocnych są pisanki, które można ozdobić na wiele sposobów. Na kiermaszach nie brakuje jajek ozdobionych techniką dekupaż oraz tych tradycyjnych wykonywanych za pomocą wosku. Każda z nich jest niepowtarzalna i wyjątkowa, bo wykonana z pasją i pieczołowitością. Ciężko jest z kaczego jaja malutką dziurką wydmuchać ten środek, no bo zachować się go nie da, żeby ta skorupka była cała. No ale jakoś no, trzeba sobie z tym radzić. Potem trzeba skorupkę ozdobić, pomalować podkładem, jakąś farbą akwarelową, czy farbą akrylową, wyciąć malutkie motywy, bardzo dużo tych motywów, ponaklejać, polakierować, wyszlifować, polakierować, wstążeczką ozdobić. Bardzo dużo pracy.
Oprócz pisanek wykonanych przez opoczyńskie twórczynie ludowe na kramach w Miejskim Ośrodku Kultury, wśród wielkanocnych ozdób, nie zabrakło palemek, wykonywanych tradycyjnie z suszonych ziół i traw oraz kwiatów z bibuły. Na stoiskach można było znaleźć także nieco zapomniane już wycinanki, które kiedyś w okresie świąt wielkanocnych zdobiły wiejskie chaty. Każda gospodyni potrafiła pewne elementy dekoracyjne sobie wykonać, żeby ozdobić tą izbę. I przyklejały wycinanki, wycinały z papieru kolorowego, różnej formy, formy prostokątnej, kwadratowej, nawet pasowe takie wycinanki o, też. I przyklejali na tych belkach albo między obrazami na ścianach, żeby ozdobić sobie mieszkanie. Dzisiejszy kiermasz tłumnie odwiedzały dzieci, które miały okazję popatrzeć i zakupić tradycyjne ozdoby oraz posłuchać o tradycjach wielkanocnych. Kolejna okazja do zakupu wielkanocnych ozdób w niedzielę 24 marca. Jarmark wielkanocny odbędzie się w Rynku Trybunalskim. Co to są babroszki? Z pewnością wiedzą to widzowie spektaklu dla dzieci. Historię stworków, które pewnego dnia postanowiły wylecieć w kosmos, można było zobaczyć w ramach edukacji bajecznej Miejskiego Ośrodka Kultury. No to co? Lecimy! Hola, hola! A rozgrzewka astronautów? Podróż kosmiczna. Taki miały plan do wykonania babroszki. Plan został wcielony w sceniczne życie i widownia została zabrana w podróż na Księżyc. Jak mówi przysłowie, podróże kształcą, a z tej podróży w kosmos dzieci mogły poznać układ planetarny i wiele ciekawostek na temat kosmosu. Kosmos to układ planet. To jest tam, gdzie są planety i tam jest stan nieboskości. Jakie są planety? Mars, Jowisz, Saturn, Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun. W trakcie widowiska nie zabrakło też interakcji z aktorami. Był nawet taniec. Dobrze bawili się najmłodsi, ale również aktorzy. Przyjechałyśmy ze Śląska, więc daleka droga była przed nami. Wcześniej wstałyśmy, ale z taką niezwykłą energią tutaj przyjechałyśmy. Tak, tak, było bardzo przyjemnie i dzieci świetnie reagowały, było czuć energię z widowni i wiedziały nawet, na pierwszym spektaklu tak było, doradziły, żeby poprosić o pistolet na wodę, żeby pokonać hrabiego robota wodą i to było bardzo, bardzo sprytne. Także wiedzą, jak wywołać zwarcie, mam nadzieję, że tego nie robią w domu, tylko że jako przestrogę jednak to używają. Lot w kosmos, awaryjne lądowanie, stawianie czoła robotowi na Księżycu? Młodzi widzowie przeżyli podczas spektaklu prezentowanego w ramach cyklu Edukacja Bajeczna Miejskiego Ośrodka Kultury, a kolejna okazja do spotkania z teatrem już w niedzielę podczas niedzielnych teatraliów. Wówczas będzie można przeżyć przygody wróbelka wybierającego się na sowie wesele. To wszystko w dzisiejszym wydaniu. Zapraszam Państwa jeszcze na losowanie nagród w krzyżówce z rocznika Nasz Piotrków, a następnie na magazyn Verbum. Ja się już z Państwem żegnam, życzę słonecznego weekendu. Do widzenia. Dzień dobry Państwu, witamy po głównym wydaniu informacji piotrkowskich. Witam się z Państwem Marlena Baryła oraz Jarosław Bąkowicz. Dziś przychodzi ten dzień, kiedy po kilku miesiącach od kiedy wydaliśmy kolejny numer gazety Nasz Piotrków, przystąpimy do losowania nagród za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki, która tradycyjnie znalazła się na ostatniej stronie naszej gazety, a tę krzyżówkę przygotowały dla nas koleżanki z Mediateki, z działu czytelniczego i animacji, za którą serdecznie dziękujemy. Za chwilę spośród kilkuset nadesłanych przez Państwa kuponów rozlosujemy te oto atrakcyjne nagrody. Jestem jeszcze Państwu winien podanie prawidłowego hasła. Była to myśl Alfreda Hitchcocka, a brzmi ona: film to życie, z którego wymazano plamy nudy.
Właśnie te oto kupony z takim hasłem znalazły się w naszej komorze losującej, w której jest, tak jak Marlena powiedziała, około kilkuset kuponów, więc przystępujemy do losowania. A wylosujemy ciśnieniomierz, suszarkę do włosów, elektryczną szczoteczkę do zębów, ekspres do kawy, robot sprzątający, rower górski, a także naszą nagrodę główną, telewizor. Będzie również taka nagroda pocieszenia, choć bardzo również atrakcyjna, album związany z naszym miastem. Przystępujemy do losowania nagród i pierwszą z nich będzie album o Piotrkowie Trybunalskim. To wyjątkowe wydawnictwo trafi do Andrzeja Polańskiego. Gratulujemy. Druga nagroda to ciśnieniomierz. Szczęśliwym zwycięzcą tego urządzenia będzie pani Marika Dajcz. Trzecią nagrodą jest suszarka do włosów. Nagroda trafia do pani Arlety Rudzki. Przed nami czwarta nagroda, czyli elektryczna szczoteczka do zębów. Otrzymuje nagrodę pan Maciej Pawłowski. Z kolejnej nagrody przede wszystkim ucieszą się kawosze, ponieważ będziemy losowali ekspres do kawy. Zwycięzcą zostaje pani Czesława Wawak. Pozostały trzy nagrody. Przed nami losowanie robota sprzątającego, także osoba, która będzie jego posiadaczem, na pewno będzie miała lżejsze sprzątanie w domu. Także zapraszamy do losowania. Kolejne nagrody. Poczekaj, powtórzmy, bo tam wypadł jakiś kupon. Nagroda trafia do pana Patryka Różyckiego. Gratulujemy. Przed nami losowanie dwóch, można powiedzieć, głównych nagród. Pierwszą z nich jest ten oto tutaj rower górski. Także mamy nadzieję, że posiadacz tego roweru zacznie brać udział chociażby w naszych wycieczkach organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. A szczęśliwym zwycięzcą zostaje pan Karol Rycerz. Panie Karolu, do zobaczenia na wycieczkach rowerowych. No i nagroda główna, telewizor, jak co roku. Mieszaj, Marlenka, mocniej. Szukamy. Tadam. I telewizor trafia do pani Barbary Pełki. Serdecznie gratulujemy. Szanowni Państwo, to były wszystkie nagrody, które mieliśmy do rozlosowania podczas dzisiejszej zabawy. Ze zwycięzcami, których kupony wylosowaliśmy, skontaktujemy się telefonicznie i ustalimy termin i sposób odbioru nagrody. Zachęcamy również do sukcesywnego śledzenia naszych mediów, zarówno w internecie, mam tu na myśli stronę piotrkow.pl. Jesteśmy również obecni w mediach społecznościowych, na Facebooku, na TikToku, jak i również na Instagramie oraz oczywiście do oglądania telewizji Piotrków. Dziś z Państwem się już żegnamy. Za uwagę dziękuję Marlena Baryła oraz Jarosław Bąkowicz. Do widzenia. Do widzenia.
Drodzy moi bracia i siostry, przeżywamy kolejną niedzielę Wielkiego Postu. Jesteśmy już w połowie drogi, która prowadzi nas do zmartwychwstałego Pana. Chrystus Pan nieustannie pragnie odnowić z nami swoje przymierze. Przymierze, które polega na tym, że On jest naszym Bogiem, a my jesteśmy Jego ludem, jak słyszymy w pierwszym dzisiejszym czytaniu. To przymierze, ono, bracia i siostry, jest odwieczne. To jest odwieczne pragnienie człowieka, aby człowiek był zbawiony, aby dostąpił zbawienia, aby w tym zbawieniu potrafił realizować się w swoim człowieczeństwie, w swojej miłości, w swoim dobru. Dzisiejsza Ewangelia, ona nam przypomina o wielkim darze, jakim jest Jezus Chrystus. Ludzie z różnych stron świata pragnęli się z Nim spotkać. Pragnęli Go zobaczyć, pragnęli z Nim porozmawiać. I warto by sobie było dzisiaj postawić pytanie w tej połowie drogi ku zmartwychwstałemu. Czy my pragniemy Go zobaczyć? Czy my pragniemy dzisiaj z Nim porozmawiać? Czy pragniemy nauczyć się od Niego, jak kochać drugiego człowieka, kochać Pana Boga? Kim jest Jezus dla mnie? Kim jest Jezus, który za chwilę na drzewie krzyża będzie umierał dla mojego zbawienia? Kim On dzisiaj dla mnie jest? Czy jest tylko człowiekiem, który bezsensownie cierpi i umiera? Czy jest naprawdę Bogiem, który umiera za nasze grzechy, abyśmy my dostąpili chwały zbawienia? Warto sobie postawić to pytanie, warto na nie szukać odpowiedzi, warto realizować naszą indywidualną ścieżkę zbawienia, aby dobry Bóg objawił nam swoje oblicze, oblicze dobrego Ojca, Zbawiciela, Pana Wszechświata, Pana naszego życia. Amen. Łazienka to miejsce, gdzie nie tylko dbamy o czystość czy o urodę. Tutaj gromadzi się też sporo śmieci. Opakowania po kosmetykach, szamponach, proszkach do prania. Takie odpady należy segregować i wyrzucać do żółtego pojemnika. Do worka żółtego wrzucamy opakowania z tworzyw sztucznych, kartony po mleku i sokach oraz inne opakowania wielomateriałowe. Plastikowe butelki typu PET. Opakowania po chemii gospodarczej, zakrętki plastikowe torebki, worki, reklamówki. Pojemniki po kosmetykach i środkach czystości. Opakowania po żywności, na przykład kubki po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach. Puszki po napojach i żywności, na przykład po konserwach. Drobny złom żelazny i metale kolorowe. Folię aluminiową. Plastikowe naczynia, na przykład kubki, talerzyki, styropian po opakowaniach spożywczych. Odpady, które są odebrane z pojemników lub worków spod nieruchomości, trafiają do instalacji komunalnej, gdzie są dokładnie, już precyzyjnie bardzo sortowane. Następnie trafiają do zakładów, które zajmują się przetwarzaniem surowców wtórnych. Następnie są przeznaczane do produkcji kolejnych produktów, na przykład długopisy, butelki, różnego rodzaju opakowania, ubrania, buty sportowe, zabawki. Ciekawostka taka, z 35 butelek PET produkujemy bluzę polarową. Czego nie wrzucamy do żółtego pojemnika?
z dożółtych worków lub pojemników nie wrzucamy na pewno opakowań z zawartością produktu, czyli na przykład jogurt czy sok. Należy opróżnić taki pojemnik. Nie myjemy pojemników oczywiście, bo zużycie wody się zwiększa, tylko po dokładnym opróżnieniu wrzucamy do żółtego worka lub pojemnika. Butelki, pojemniki po mlekach wrzucamy do żółtego pojemnika? Tak, opakowania po mleku czy po sokach są to tak zwane opakowania wielomateriałowe, ponieważ składają się z różnych materiałów, papieru i folii, więc wrzucamy je do żółtego worka lub pojemnika. W efekcie recyklingu chemicznego zużytego plastiku można uzyskać ponownie polimery albo użyć ich do komponentów paliwowych, benzyny czy oleju napędowego lub opałowego. Segregacja to jest takie coś, że się na przykład plastik wrzuca do żółtego kosza. Są worki żółte, zielone, niebieskie i brązowe, a jeśli nie ma koloru, to jest napis. Segregacja to jest recykling, a recykling to jest segregowanie śmieci i jak się segreguje, to potem można przemienić to na przydatną rzecz. Mamy plastikową butelkę, wtedy odkręcamy nakrętkę, zgniatamy butelkę i wrzucamy do kosza z plastikiem. Segregacja to jest podział śmieci, w których śmieci niektóre są, nie da się ich przetworzyć, a niektóre można jeszcze coś dać im drugą szansę i coś z nich wykorzystać. Poprzez recykling jednej tony butelek z PET oszczędzamy 1,5 tony emisji CO2. Z 450 plastikowych pudełek po proszku do prania można wytworzyć 3-osobową parkową ławkę. Energia odzyskana z przetworzenia jednej torby plastikowej pozwala przez 10 minut oświetlać pokój 60-watową żarówką.